Wyobraź sobie wysokiego bruneta. Uruchamiam wyobraźnię. Umieśnionego. Mów dalej. Ubranego całego na czarno. Z taką oliwkową skórą. Seksownego, dobrze walczącego. Dalej, kotku. Na czarnym motocyklu. Dalej, oliwy. Z czarnymi skrzydłami. Czy ty nie mówisz czasami o patrzu z szeptem? A i owszem. Seria Szeptem ma 4 części. Została napisana przez Becca Fitzpatrick. Nora Grey, czyli główna bohaterka, mieszka razem z mamą na obrzeżach miasta, takich dość odludnych. Jej tata został kiedyś zamordowany, a mama pracuje jako pośrednik sprzedaży antyków, dlatego bardzo często wyjeżdża z miasta i Nora zostaje sama w domu. Pierwsza część zaczyna się dość badanie. Czyli poznajemy Norę, kiedy razem z swoją najlepszą przyjaciółką w Viskaj idą do szkoły i wchodzą do sali biologii. Na lekcji biologii nauczyciel przesadza wszystkich uczniów i Nora ląduje w ławce z mrocznym, czarnowłosym chłopakiem, który nie wydaje się zbyt miły. Brzmi znajomo? A i owszem, brzmi jak marna podróbka zmierzchu. Książkę ma się ochotę w tym momencie walnąć w kąt. What the fuck? Jednakże, no właśnie, nie radzimy, ponieważ akcja się mega dobrze rozkręci. Nikt właściwie w szkole Patcha nie zna, dlatego że on z nikim nie rozmawia. Właściwie to zjawia się tak troszeczkę nie wiadomo skąd. Właśnie wrażenie, że on w jakiś sposób czyta jej w myślach, dlatego że wie o rzeczach, które ona się boi, które lubi, które robi, kiedy jest sama w domu. To było dość niepokojące, szczerze mówiąc. Ja się go troszeczkę bałam na samym początku książki. I nie byłam pewna, czy go lubię, no bo jest seksowne, jak go nie lubić, ale z drugiej strony, no to było właśnie straszne. Na nieszczęście Nory dostali projekt do zrobienia. Na dzień dobry, potem jak ich nauczyciel... Nieszczęście straszne. Jak ich nauczyciel poprzesadzał w ławkach, kazał im zrobić coś w stylu projektu, gdzie wypiszą fakty o swoim towarzyszu z ławki. No wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Patch potrafi na dzień dobry napisać już kilkanaście punktów na jej temat, a ona właściwie nie wie o nim nic, oprócz tego, że jest sarkastyczny, jest gnojkiem, nie lubi go. No to chyba tyle. Co oczywiście zmusza główną bohaterkę do tego, aby zapoznać się bliżej z niejakim Patchem. Oczywiście, gdzie można znaleźć Patcha? W klubie o dość wątpliwej reputacji. Z bilardem, z grają upoconych mięśniaków, gdzie cały klub jest oczywiście spowity gęstym dymem z papierosów. To fajna knajpa ogólnie była. Podczas gdy główni bohaterowie zaczynają się ze sobą poznawać, dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy w życiu Nory. Tak się składa, że Nora miała nieciekawą sytuację i postanowiła zgłosić się o pomoc do Patcha. Gdy zgłasza się do Patcha, pech dalej się ciągnie. Podczas jazdy samochodem nawala on, a dodatkowo pada deszcz, komórki się rozładowują. Ciąg dalszy, naprawdę paranormal activity. Brakuje gościa z siekierą. Tak. Tak, tak, dokładnie tak. Patch proponuje hotel. Ja ogólnie nie poszłabym, ale Nora idzie. Jak to główna bohaterka takich książek, hardo idzie za Patchem do hotelu. Właściwie motelu. Na pewno byś nie poszła? Na pewno bym nie poszła. Szczególnie do takiego motelu, który wygląda jak z horroru hostel. Naprawdę. Lądują razem w pokoju. Oczywiście, jako że są cali mokrzy, no to trzeba się wykąpać. Pierw ty, potem ja, potem ja. Co się dzieje? Nory, uwagę! Przykuwają plecy Patcha.
I to nie dlatego, że są umięśnione, piękne, cudowne, gładziutkie i do macania. Nie. Są, ale nie. Musisz moją uwagę tak ten, że moje myśli biegną ku plecom Patcha. No. Widzę tam dwie blizny. Tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. W kształcie litery V. O, świetne. Nora, można powiedzieć, że jest nagrzaną nastolatką. Pat zresztą też, nie możemy go za bardzo bronić. Zaczynają się całować. Ja to jednak nie zostanę pisarką. Tak! No, całują się. Podczas całowania Nora ciekawska wykorzystuje całą sytuację, bo my kobiety wiemy, co mamy robić. I badając jego ciało, każdy jego obszar, opuszki palców trafiają na blizny, które znajdują się na plecach. I w tym momencie trafia do kompletnego innego wymiaru. I po co to robiłaś? Trzeba było się całować po prostu! Nie wiem, nie mogłaś dotykać twarzy, torsu, nóg. Skończmy na tym. To się okazuje tą sprawą, wokół której wszystko się kręci, jest to, że Patch jest upadłym aniołem. Stąd blizna po skrzydłach. Wyrwano mu te skrzydła. Każdy zaczął grzeszyć. Po kolei. Więc są upadli aniołowie, są aniołowie, archaniołowie, jakkolwiek ich tam zwać, i są nefile. Nie mylić z nefilim z darów anioła. Może powiem, jakie książka ma minusy. No dobra. Żeby nie przedłużać tego i nie opowiadać wam całej historii, powiem, jakie są minusy, jakie są plusy, a sami stwierdzicie, czy warto ją przeczytać. Minusem według mnie jest źle zaczęta sama historia. Lekcja biologii, wspólny projekt, to jest oklepane, mogło być troszeczkę inaczej. Drugim minusem jest, muszę to powiedzieć, seks dopiero w czwartej części. Kurczę, serio! To już mogłaś poczekać na ten ślub, no dlaczego to robicie mi? Nie licząc z tego, że właściwie o tym seksie to się tylko tak gdzieś... Właśnie, gdzie tu jest opis? Gdzie tu jest opis, Beko? Słucham cię. Teraz to już... Czekałam pierwszą część, drugą część, trzecią część i co? Tam takie staranne opisy i wszystko. W czwartej części, no ogólnie to... Idziemy do pokoju. Tak jest. Byliśmy w pokoju, było fajnie. Z trzecią częścią to Beka zrypała. Moim zdaniem. Przynajmniej było mi strasznie ciężko pierwszą połowę znieść i w ogóle szarga moje nerwy, gdzie ją odkładałam średnio co trzy strony i więcej nie zniosę, ale i tak musiałam do niej wrócić. No bo przecież nie porzucę serii książek, która ma cztery części w trakcie trzeciej. To bez sensu było. Ja za to nie przepadam, za drugą częścią. Myślę, że gdyby jej nie było, byłoby też okej. Jednak zawsze miło się czyta o ciałku Patcha. Taki wniosek tej książki. Dodatkowo matka Nory. Matko Święta. Do różowych koralików. Dlaczego? Tak naprawdę nie ma jej przez połowę książki pierwszej, a kiedy jak już wraca, to na tyle wymaga od córki i w ogóle nie umawia się z chłopcami. No kurczę, czy to są lata 20? Znaczy, to jest tak, nie umawia się z chłopcami, tylko nie umawia się z tym chłopakiem, bo ponieważ... Jedzie na motorze. Bo to chyba taki już matczyny gest jest. Nie umawia się, bo nie. No, ale nie ma mnie przez połowę twojego życia, ale jak już jestem, to przecież mogę wymagać wszystkiego. Plusy. Patch to jest... To może tak. Patch. Potem jeszcze patch. Potem patch. Ja bym jeszcze patcha dorzuciła. Tak? To jeszcze patch i patch. Patch i... No to jeszcze Cipriano. A kto to jest, to się dowiecie. Podoba mi się to, że wiadomo, jak w każdej historii, w pewnym momencie główna para się kłóci. I co robi Nora? Nora nie siedzi w kącie, nie zgrywa, jaka to jest. O matko... żałosna i w ogóle, a Patch taki boski, on od niej odszedł i w ogóle ona bierze sprawę w swoje ręce. Idzie na domówkę nie, i robi to, co robi. Zaciekawieni? Nie, to my damy jeszcze więcej. Obudziła się Embers. Nie wiem, co to.
Eleonora nie jest taką ciapą, która po prostu nie jest siedzi dziewczynką na obcasach. Kochanie, zrób wszystko za mnie. I w ogóle patrz, nie obroni za każdym razem, kiedy tylko padnę w kłopoty. Nawet jeżeli to będzie, że nie dam rady umyć sobie pleców. Chociaż wtedy w takich chwilach mógłbym pomóc, patrz. Tak naprawdę jest całkiem sporo fajnych facetów, ale sorry, żaden się nie umywa do paczek. Ostrzegamy ogólnie przed przeczytaniem tej książki, że każdy zakocha się w paczu. Każdy. Nawet chłopak. Nie, żartuję. Nie, nie żartuję. Żartowałam! Nie, to nie było. Może nie pozytywną postacią, ale na pewno dodatkowym plusikiem w tej historii jest Marcy. Kim jest Marcy? Marcy Miller jest taką typową blondynką ze szkoły, która jest cheerleaderką i właściwie połowę szkoły chce się z nią przespać, a połowę jej nienawidzi. Tak. Ona nie jest tym głównym złym bohaterem. Jest złym, ale nie głównym. Nie, znaczy, ona ma, ona nie jest momenty zła. Nie, ona nie jest zła. Ona po prostu jest wrodzoną małpą. Apetycznym dodatkiem jest fakt, iż Patch pracował w meksykańskiej restauracji, także dziewczyny, również zauroczyłby wasz żołądek. Żeby trochę urozmaicić filmik, potraktujemy was naszymi ulubionymi cytatami z serii, dzięki którym zakochacie się w Patchu tak samo jak my. Będę za 20 minut napisał Patch, w którym pokoju jesteś? W twojej sypialni. Daj mi 10 minut. Naga, daj mi 5 minut. Już jestem. Jak zwykle świetnie wyglądasz. Dziękuję. I cudownie pachniesz. To się nazywa prysznic. Mydło, szampon, ciepła woda. Nagość. Czuję sprawę. To, że mnie prowokujesz. Powiedz jeszcze raz, prowokujesz. Prowokująco układasz przy tym usta. Damn! Jaka jest twoja ulubiona postać z szeptem? Nie wliczamy tutaj Patcha. Jest Scott. Aha. Dlaczego? Nabiera pewności siebie, w końcu się bierze jakoś w garść i tak dalej i wszystko bierze w swoje ręce i przestaje być taką cipą, która po prostu awanturuje się dlatego, że on się boi i nie wie, co on ma zrobić. I ogólnie kryzys egzystencjalny. Prawie jak mój pies właśnie. To twoja kolej, jaka jest twoja ulubiona postać? Dziękuję, że wiesz. Milordzie. Nie, Patch nie może być nadal. Po żadnym imieniu nie może być. Patch! Ogólnie minusem wielkim tej książki po prostu zawiodłam się totalnie. Do teraz nie mogę się otrząsnąć. Mam ochotę spalić te książki. Jest fakt, iż Patch nie istnieje. Powinni go dodawać do czwartej części w grafice. Z chusteczkami! Mówiła Elizabeth i Embers. Życzymy miłych snów. I dziewczyny, oby i waszych znalazł się, na pewno nie Patch. Ho, bo jest z moich! Ho. Jest to, że Patch jest upadłym aniołem. Stąd blizna po skrzydłach. Wyrwano mu te skrzydła. Każde zaczął grzeszyć. Po kolei. Więc są upadli aniołowie, są aniołowie, archaniołowie, jakkolwiek ich tam zwać, i są nefile. Nie mylić z nefilim z darów anioła. Może powiem, jakie książka ma minusy. No dobra. Żeby nie przedłużać tego i nie opowiadać wam całej historii, powiem, jakie są minusy, jakie są plusy, a sami stwierdzicie, czy warto ją przeczytać. Minusem według mnie jest źle zaczęta sama historia. Lekcja biologii, wspólny projekt, to jest oklepane, mogło być troszeczkę inaczej. Drugim minusem jest, muszę to powiedzieć, seks dopiero w czwartej części. Kurczę, serio! To już mogłaś poczekać na ten ślub, no dlaczego to robicie mi?
Nie licząc tego, że właściwie o tym seksie to się tylko tak gdzieś... Właśnie, gdzie tu jest opis? Gdzie tu jest opis, Beko? Słucham cię. Teraz to już... Czekałam pierwszą część, drugą część, trzecią część i co? Tam takie staranne opisy i wszystko. W czwartej części, no ogólnie to... Ach. Idziemy do pokoju. Tak jest. Byliśmy w pokoju, było fajnie. Z trzecią częścią to Beka zrypała. Moim zdaniem. Przynajmniej było mi strasznie ciężko pierwszą połowę znieść i w ogóle szarga moje nerwy, gdzie ją odkładałam średnio co trzy strony i więcej nie zniosę, ale i tak musiałam do niej wrócić. No bo przecież nie porzucę serii książek, która ma cztery części w trakcie trzeciej. To bez sensu było. Ja za to nie przepadam za drugą częścią. Myślę, że gdyby jej nie było, byłoby też okej. Okay. Jednak zawsze miło się czyta o ciałku pacza. Taki wniosek tej książki. Dodatkowo matka Nory. Matko Święta. Do różowych koralików. Dlaczego? Tak naprawdę nie ma jej przez połowę książki pierwszej, a kiedy jak już wraca, to na tyle wymaga od córki i w ogóle nie umawia się z chłopcami. No kurczę, czy to są lata 20? Znaczy, to jest tak, nie umawia się z chłopcami, tylko nie umawia się z tym chłopakiem, bo ponieważ... Jedzie na motorze. Bo to chyba taki już matczyny gest jest. Nie umawia się, bo nie. No, ale nie ma mnie przez połowę twojego życia, ale jak już jestem, to przecież mogę wymagać wszystkiego. Plusy, 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 patrz. Plusy, 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 plusy. Patrz, to jest... To może tak. Patrz. Potem jeszcze patrz. Potem patrz. Ja bym jeszcze patrza dorzuciła. Tak? To jeszcze patrz i patrz. Patrz, patrz, patrz i... No to jeszcze Cipriano. A kto to jest, to się dowiecie. Jakich nauczyciel poprzesadzał w ławkach, kazał im zrobić coś w stylu projektu, gdzie wypiszą fakty o swoim towarzyszu z ławki. No wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Patch potrafi na dzień dobry napisać już kilkanaście punktów na jej temat, a ona właściwie nie wie o nim nic, oprócz tego, że jest sarkastyczny, jest gnojkiem, nie lubi go. No to chyba tyle. Co oczywiście zmusza główną bohaterkę do tego, aby zapoznać się bliżej z niejakim Patchem. Oczywiście, gdzie można znaleźć Patcha? W klubie o dość wątpliwej reputacji. Z bilardem, z grają upoconych mięśniaków, gdzie cały klub jest oczywiście spowity gęstym dymem z papierosów. To fajna knajpa ogólnie była. Podczas gdy główni bohaterowie zaczynają się ze sobą poznawać, dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy w życiu Nory. Tak się składa, że Nora miała nieciekawą sytuację i postanowiła zgłosić się o pomoc do Patcha. Gdy zgłasza się do Patcha, pech dalej się ciągnie. Podczas jazdy samochodem nawala on, a dodatkowo pada deszcz, komórki się rozładowują. Ciąg dalszy, naprawdę paranormal activity. Brakuje gościa z siekierą. Tak. Tak, tak, dokładnie tak. Patch proponuje hotel. Ja ogólnie nie poszłabym, ale Nora idzie. Jak to główna bohaterka takich książek, hardo idzie za Patchem do hotelu. A właściwie motelu. Na pewno byś nie poszła? Na pewno bym nie poszła. Szczególnie do takiego motelu, który wygląda jak z horroru hostel. Naprawdę. Lądują razem w pokoju. Oczywiście, jako że są cali mokrzy, no to trzeba się wykąpać. Pierw ty, potem ja, potem ja. Co się dzieje? Nory uwagę przykuwają plecy Patcha. I to nie dlatego, że są umięśnione, piękne, cudowne, gładziutkie i do macania. Nie. Są, ale nie. Musisz moją uwagę tak ten, że moje myśli biegną ku plecom Patcha. Widzi tam dwie blizny, tak, nie wiem jak to powiedzieć. W kształcie litery V. O, świetne. Nora, można powiedzieć, że jest nagrzaną nastolatką. Pat zresztą też, nie możemy go za bardzo bronić, zaczynają się całować. Ja to jednak nie zostanę pisarką. Tak, 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 no, całują się. Podczas całowania Nora, ciekawska, wykorzystuje całą sytuację, bo my kobiety wiemy, co mamy robić. I
badając jego ciało, każdy jego obszar, opuszki palc, jest nagrzaną nastolatką. Pat zresztą też, nie możemy go za bardzo bronić, zaczynają się całować. Ja to jednak nie zostanę pisarką. Tak, 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 no, całują się. Podczas całowania Nora ciekawska wykorzystuje całą sytuację, bo my kobiety wiemy, co mamy robić. I badając jego ciało, każdy jego obszar, opuszki palców trafiają na blizny, które znajdują się na plecach. I w tym momencie trafia do kompletnego innego wymiaru. I po co to robiłaś? Trzeba było się całować po prostu! Nie wiem, nie mogłaś dotykać twarzy, torsu, nóg. Skończmy na tym. To się okazuje tą sprawą, wokół której wszystko się kręci, jest to, że Patch jest upadłym aniołem. Stąd blizna po skrzydłach. Wyrwano mu te skrzydła. Każdy zaczął grzeszyć. Po kolei. Więc są upadli aniołowie, są aniołowie, archaniołowie, jakkolwiek ich tam zwać, i są nefile. Nie mylić z nefilim z darów anioła. Może powiem, jakie książka ma minusy. No dobra. Żeby nie przedłużać tego i nie opowiadać wam całej historii, powiem, jakie są minusy, jakie są plusy, a sami stwierdzicie, czy warto ją przeczytać. Minusem według mnie jest źle zaczęta sama historia. Lekcja biologii, wspólny projekt, to jest oklepane, mogło być troszeczkę inaczej. Drugim minusem jest, muszę to powiedzieć, seks dopiero w czwartej części. Kurczę, serio! To już mogłaś poczekać na ten ślub, no dlaczego to robicie mi? Nie licząc z tego, że właściwie o tym seksie to się tylko tak gdzieś... Właśnie, gdzie tu jest opis? Gdzie tu jest opis, Beko? Słucham cię. Teraz to już... Czekałam pierwszą część, drugą część, trzecią część i co? Tam takie staranne opisy i wszystko. W czwartej części, no ogólnie to... Idziemy do pokoju. Tak jest. Byliśmy w pokoju, było fajnie. Z trzecią częścią to Beka zrypała. Moim zdaniem. Przynajmniej było mi strasznie ciężko pierwszą połowę znieść i w ogóle szarga moje nerwy, gdzie ją odkładałam średnio co trzy strony i więcej nie zniosę, ale i tak musiałam do niej wrócić. No bo przecież nie porzucę serii książek, która ma cztery części w trakcie trzeciej. To bez sensu było. Ja za to nie przepadam, za drugą częścią. Myślę, że gdyby jej nie było, byłoby też okej. Okay. Jednak zawsze miło się czyta o ciałku Patcha. Taki wniosek tej książki. Dodatkowo matka Nory. Matko Święta. Do różowych koralików. Dlaczego? Tak naprawdę nie ma jej przez połowę książki pierwszej, a kiedy jak już... Kim jest Marcy? Marcy Miller jest taką typową blondynką ze szkoły, która jest cheerleaderką i właściwie połowę szkoły chce się z nią przespać, a połowę jej nienawidzi. Tak? Ona nie jest tym głównym złym bohaterem. Jest złym, ale nie głównym. Nie, znaczy, ona ma ona nie jest momenty. Zła. Nie, ona nie jest zła. Ona po prostu jest wrodzoną małpą. Apetycznym dodatkiem jest fakt, iż Patch pracował w meksykańskiej restauracji. Także dziewczyny, również zauroczyłby wasz żołądek. Żeby trochę urozmaicić filmik, potraktujemy was naszymi ulubionymi cytatami serii, dzięki którym zakochacie się w Patchu tak samo jak my. Będę za 20 minut napisał Patch. W którym pokoju jesteś? W twojej sypialni. Daj mi 10 minut. Naga. Daj mi 5 minut. Już jestem. Jak zwykle świetnie wyglądasz. Dziękuję. I cudownie pachniesz. To się nazywa prysznic. Mydło, szampon, ciepła woda. Nagość. Czuję sprawę. To, że mnie prowokujesz. Powiedz jeszcze raz, prowokujesz. Prowokująco układasz przy tym usta. Jaka jest twoja ulubiona postać z szeptem? Nie wliczamy tutaj Patcha. Jest Scott. Aha. Dlaczego? Nabiera pewności siebie, w końcu się bierze jakoś w garść i tak dalej i wszystko bierze w swoje ręce i przestaje być taką cipą, która po prostu awanturuje się dlatego, że on się boi i nie wie, co on ma zrobić i ogólnie kryzys egzystencjalny. Prawie jak mój pies właśnie.
To twoja kolej, jaka jest twoja ulubiona postać? Dziękuję, że milordzie. Nie, patrz, nie może być nadal. Po żadnym imieniu nie może być. Patrz! Ogólnie minusem wielkim tej książki po prostu zawiodłam się totalnie. Do teraz nie mogę się otrząsnąć. Mam ochotę spalić te książki. Jest fakt, iż patrz nie istnieje. Powinni go dodawać do czwartej części w grafii. Z chusteczkami! Mówiła Elizabeth i Embers. Życzymy